Poranek Radia TOK FM. Minęła 8:09, w studiu pan minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, niestety nie całkiem zdrowy, ale głosu brakuje, ale spróbujemy, panie ministrze. Dzień dobry, spróbujemy i z góry przepraszam, jeśli będę musiał na chwileczkę przerwać, jestem zainfekowany. Spróbujemy porozmawiać. W jakim właściwie jesteśmy dzisiaj miejscu, jeżeli idzie o te wszystkie protesty lekarskie, aptekarskie, uchwalanie projektu ustawy. Kiedy ten protest może się skończyć? Czy w moim zdaniem protest lekarzy wygasa i to zdecydowanie wygasa. Oczywiście elita związkowa czy szefostwo samorządu próbuje budować taki obraz, że protest trwa w całej Polsce. Ja jednak mam sygnały docierające do resortu z bardzo wielu miejsc w Polsce, w których lekarze wykazują wielkie zrozumienie dla tego, co robimy. To jest trudna zmiana. To nie jest łatwy moment. Zmieniamy system polityki lekowej w Polsce i do tego nowego systemu muszą się nauczyć pacjenci, lekarze, aptekarze, wszystkie środowiska. Potem trzeba się do tego przyzwyczaić i zacząć poruszać w nowym systemie. Jesteśmy jednym z ostatnich państw w Europie, które podejmuje taką próbę, ponieważ większość państw już dawno to zrobiła. No dobrze, ale to załóżmy, że już lekarze nawet oficjalnie zawieszą ten protest, bo to rzeczywiście nie zna. Pan w ogóle zna skalę tego protestu, czy ktoś zna skalę tego protestu? Nie, staramy się na bieżąco to monitorować. Staramy się monitorować to zarówno poprzez resort, jak i Rzecznika Praw Pacjenta, jak i NFZ. I nasze dane wskazują, że lekarze dokładnie zaczynają rozumieć, o co chodzi w idei w ustawy refundacyjnej, u samej podstawy tej ustawy. Chodzi o stworzenie takich przejrzystych, klarownych warunków negocjacji cen leków w Polsce. No tak, ale ilu ich wypisuje te recepty opieczętowane, czyli niezgodne z prawem? Oczywiście ci, którzy protest organizują, podają swoje liczby. My mamy swoje dane, które pokazują i tak naprawdę opieramy się raz na danych dotyczących ilości pieczątek w receptach. NFZ stara się to monitorować. Także Rzecznik Praw Pacjenta. My także zbieramy bardzo pilnie wszystkie uwagi. I ile tego jest? Ja myślę, że ten proces, to nie odważę się powiedzieć skali, liczby, ale jestem absolutnie przekonany, że ten protest samoistnie wygasza się. On po prostu odchodzi w pewną niepamięć, ponieważ lekarze zrozumieli, że dostęp do tych leków refundowanych, do informacji o leku jest już dużo łatwiejszy. Zawsze, kiedy jest zmiana systemu, pojawia się trochę chaosu. Ja za ten chaos oczywiście przepraszam, ale to trudna zmiana. Trudna zmiana. Dzisiaj dostęp do tych leków lekarze mają na stronach Ministerstwa Zdrowia. Poprosiłem także, i to się stało bardzo szybko, szefa Urzędu Rejestracji Leków, aby na jego stronie wszystkie charakterystyki leków się znalazły. Teraz ujmujemy to już ustawowo, że to będzie obowiązek. Do tej pory takiego obowiązku nie miał, w związku z tym to wszystko się już stało, te leki są dostępne. Stworzyliśmy stronę dla pacjenta mz.gov.pl, która ułatwia pacjentowi przebrnięcie przez różne zaułki tej trudnej ustawy. Ona zmienia system i ten początek zawsze będzie trudny. Panie ministrze, pan premier powiedział, ustawa refundacyjna jest nie do ruszenia, może zostać zawieszony jeden artykuł dotyczący karania lekarzy do czasu, kiedy nie będzie rejestru ubezpieczony, z którego będzie lekarz mógł korzystać. Tymczasem pan przysłał pokaźną nowelizację łącznie z ruszeniem marsz. Panie redaktorze, z tymi marżami to chciałbym to bardzo wyraźnie wyjaśnić, o co chodzi. I oczywiście tak, restrykcje wobec lekarzy. Ustawa nakładała restrykcje wobec lekarzy, wobec konieczności sprawdzania przez nich ubezpieczenia. Musimy stworzyć dobry system weryfikacji tego ubezpieczenia, aby móc wyciągać konsekwencje wobec tych, którzy z tego systemu mają korzystać. Więc to się wydaje uzasadnione. Teraz te marże. Panie dyrektor, te marże, one oczywiście, to brzmi tak strasznie. Marże jeszcze na leki importowane. To brzmi w taki sposób, jakbyśmy otwierali rynek leków z zagranicy. A teraz wytłumaczę bardzo dokładnie, o co chodzi. Nie, bo miały być sztywne marże. Jeżeli nie są sztywne, panie no rektor, to diabli biorą założenia ustawy. Panie rektor, są sztywne marże. Są bardzo sztywne marże i to jest cały sens tej ustawy. Zaś to, o co pani zapytała, polega na tym, że jeśli pacjent znajduje się w takim trudnym momencie leczenia, kiedy leczenie jest standardowe, jest niewystarczające, to wtedy lekarz szuka nowych rozwiązań. Może wystąpić do konsultanta wojewódzkiego o ściągnięcie leku importowanego, celowanego dla tego pacjenta, określonego leku dla tego pacjenta z zagranicy. Taką zgodę musi potwierdzić ministerstwo. Wtedy dopiero apteka może wystąpić do zagranicznego producenta bądź hurtowni, szukając leku dla konkretnego pacjenta w konkretnej chorobie w bardzo ciężkim stanie. Czyli to nie jest zakwestionowanie w ogóle marży. W ogóle. Muszę to dokończyć. Marsz, chodzi tak? O to, żeby apteka, która ściąga taki
jeden celowany, często bardzo drogi lek dla konkretnego pacjenta, bardzo ciężko chorego, mogła pobrać marżę na tym leku, bo inaczej ten proces byłby bardzo spowolniony. Panie ministrze, ja mam przed sobą wykaz nadużyć przy wypisywaniu recept na ciężkie miliony złotych, chociaż dotyczy to nie wszystkich oddziałów NFZ-u. Chciałam zapytać, jeżeli odstępujemy od karania, kto za to będzie płacił, za te nadużycia, jeżeli, bo jak rozumiem, nikt już nie będzie karany, bo jeszcze nie, teraz aptekarze też nie, bo protestują. Nie, tak nie jest. Czy ja z mojej kieszeni jako podatnik będę za te przekręty, że 120 parę recept jest wypisywanych na lewo na przykład i to za ciężkie pieniądze na milion złotych? Artykuł 48.8, który w nowelizacji jest usuwany, mówi o karaniu lekarzy za wypisanie recepty pacjentowi, który nie był ubezpieczony, a system pokazał, że był. Te sytuacje, o których pani mówi, będą w dalszym ciągu normalnie, restrykcyjnie karane i tacy lekarze, którzy łamią prawo, będą ścigani przez prawo, dlatego że każdy lekarz podpisuje umowę z NFZ-em. I na podstawie tej umowy NFZ ma osobne mechanizmy karania lekarzy za nadużycia. I takie nadużycia powinny być ścigane z całą konsekwencją i jestem przekonany, że będą. Mówimy o takich patologiach, kiedy lekarz w sposób świadomy wypisuje leki, które potem trafiają do powtórnego na przykład obrotu. Ma takie narzędzia także Rzecznik Praw Pacjenta. To jest ustawa odrębna, która określa prawa i obowiązki Rzecznika Praw Pacjenta, który ma narzędzia takie, które mogą skutecznie przeciwdziałać takim praktykom. Panie ministrze, ja mam przed sobą załącznik do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 4 lipca 2007 roku, w którym jest ten system kar. I tutaj jest tak samo, jeżeli było nieubezpieczonemu wypisane, tak samo to wszystko obowiązywało. Także ja w ogóle przestaję cokolwiek rozumieć, o co tu chodzi. Ja to o tym mówiłem od bardzo dawna, że system restrykcji wobec lekarzy był bardzo podobny w poprzednim systemie. Lekarze chcący podpisywali, którzy wypisywali leki refundowane. Teraz słyszę, że jest kwestionowana również ta umowa, tak? No, kwestionowanych było bardzo wiele rzeczy, ale my absolutnie pokazaliśmy stronę, w którą możemy pójść. Jeżeli jest dyskusja o paragrafie 48.8, który precyzyjnie mówi o restrykcjach i zwrocie refundacji za wypisanie recepty pacjentowi nieubezpieczonemu, to mówimy ok, ale na pewno nie zgodzimy się na dalsze ustępstwa czy odstąpienie od w ogóle możliwości kontroli. Proszę, musimy wszyscy pamiętać, i lekarze, i resort, i wszyscy, którzy o tym dyskutują. Mówimy o bardzo dużym rynku finansów publicznych. To jest ponad 11 miliardów złotych naszych wspólnych pieniędzy, które służą temu, aby refundować leki pacjentom, tym najbardziej potrzebującym, tym najbardziej chorym i tym, którzy potrzebują pomocy państwa. I ten system musi być kontrolowany, ponieważ są to po prostu duże państwowe, publiczne pieniądze. Zwracają się do nas słuchacze z problemem dotyczącym szpitali. Otóż szpital nie może kupić leku po cenie wyższej niż limit wyznaczony dla danej grupy leków. I w związku z tym no będą ci pacjenci szpitali no upośledzeni w pewien sposób. Nie będą mogli korzystać z tych leków, które korzystali, tylko, bo dopłacić też nie mogą, gdyby lek był droższy, tylko się muszą zmieścić w tym limicie. No to co, to będą jakieś inne regulacje dla tych szpitali? Na czym ten problem polega? Jak on może być rozwiązany? System zakupu leków przez szpitale określa artykuł 9 ustawy o refundacji, który mówi o tym, że świadczeniodawcy powinni kupować leki w określonej grupie limitowej. Całą intencją tego zapisu jest to, aby prowadzić negocjacje na szczeblu centralnym, aby firmy farmaceutyczne, producenci leków, światowi, europejscy, polscy ze sobą konkurowali w tym, kto taniej sprzeda skuteczne leki. Taka no jest tak, idea. Ale jeżeli ktoś brał droższy i lepszy, to teraz już nie będzie go mógł brać, tak? Jak rozumiem, będzie musiał brać tańszy. Panie redaktor, chodzi o to, żeby rynek leków w Polsce był rynkiem przejrzystym i przede wszystkim rynkiem, który jest kontrolowany. Dzisiaj negocjacje prowadzone w resorcie zdrowia prowadzone są w oparciu o grupy limitowe, czyli wysokość pułapu finansowego. Firmy ze sobą konkurują, która z nich dostarczy na rynek polski leki w tańszej cenie o dobrej jakości, bo my określamy zakres wymagań jakościowych leków, które negocjujemy, zaś firmy ze sobą konkurują, która zejdzie poniżej określonego poziomu cenowego. Ja w dalszym ciągu nie bardzo rozumiem, co z tymi pacjentami będzie. No. Panie redaktor, zdarzały się różne sytuacje, które powodowały, że pacjent leczony lekiem bardzo drogim wychodził i musi być to leczenie kontynuowane. Oczywiście czasem takie sytuacje się zdarzają, ale
system dąży do tego, żeby zarówno pacjent, jak i świadczeniodawca nabywali leki w cenie wynegocjowanej przez państwo. Dużo niższą będzie cena, jeśli negocjują państwo w skali całego kraju, zarówno dla pacjenta, jak i świadczeniodawcy, niż jeśli firma będzie prowadziła swoje własne negocjacje i w swój własny sposób będzie przekonywała lekarzy do tego, żeby taki, a nie inny lek przepisywać. O Boże, mam nadzieję, że wreszcie kiedyś zrozumiemy, bo ja im dłużej czytam, im więcej czytam tych rozporządzeń. Mam na przykład tutaj stanowisko również części porozumienia zielonogórskiego, pani doktor Bożena Janicka. To są lekarze rodzinni podstawowej opieki, które apelują, żeby nie strajkować, bo się nic nie zmieniło właściwie. No i właśnie jak to są sygnały. Nie czuć się zagubieni? To są sygnały, które także płyną do resortu, mówiące o tym, że znacząca że i przeważająca część lekarzy oczywiście, że wypisuje, tak, że rzecz dotyczy 10% lekarzy. I oczywiście ja się przychylam do tej opinii, dlatego że sygnały płynące do resortu pokazują, że lekarze zaczynają w sposób znakomity dostosowywać się do nowych warunków. I mam wrażenie, że mimo tego napięcia, tych emocji społecznych, tak naprawdę wszyscy rozumieją potrzebę zmiany tego systemu. Dzisiaj kończy się taki czas, kiedy kończy się powód, dla którego przedstawiciel medyczny musi przychodzi do lekarza, czy lekarz musi spotkać się z przedstawicielem medycznym. Te powody się kończą i taka była intencja tej ustawy, aby negocjacje z firmami prowadzone były w sposób przejrzysty i klarowny na szczeblu państwa. Bardzo dziękuję. Pan minister Bartosz Arłukowicz. Dziękuję bardzo. Jakoś głosowo wytrzymał, tak? Jakoś poradziliśmy sobie, pani redaktor. Do 7:40, teraz już będzie coraz lepiej z tym mówieniem. Panie ministrze, teraz rozumiem, że pan zacznie negocjować z aptekarzami. 8:21. Zapraszam państwa na informacje, a po informacjach już komentatorzy.